To jest ostatni materiał poradnikowy, który ukaże się na tym kanale przed premierą gry Diablo 4 i nagrywam go na szybko, ponieważ uważam, że jest to wiedza bardzo, bardzo potrzebna. Zwlekałem z tym nagraniem, ponieważ do końca jeszcze nie było wiadomo, jak to wszystko będzie działać. Zaczynamy od Excela, który stworzył dla nas Snow Raven, hashtag 6969. Można go znaleźć na Discordzie. Jeżeli macie jakieś spostrzeżenia, uwagi, to śmiało do tego człowieka można napisać. Linki do tych wszystkich rzeczy, które w tym filmie oglądacie, są w opisie tego materiału. Ten Excel mówi nam o koszykach. O koszykach, czyli o całym tym równaniu obrażeń, całym przeliczniku obrażeń, jak to się dzieje, że finalnie widzimy takie, a nie inne cyferki na przeciwnikach. Posłużymy się sourcem, ponieważ ja gram sourcem, tak mi jest najłatwiej. Zaczynamy od tego, że mamy damage, inteligencja, attack speed, mamy taki koszyczek z crit chance'em, crit damage'em, koszyczek z obrażeniami kontra, z i podczas i z odsłonięciem. I działa to w taki sposób. Tutaj mamy całe równanie rozpisane na górze, więc też możecie się z tym zapoznać. Działa to w taki sposób, że bierzemy te obrażenia, które są narzucane przez nasze jakieś pasywki, z nasze drzewko skilli, jakieś moce legendarne. Następnie jest to mnożone przez wartość naszej głównej statystyki, jaką mamy dla postaci. Następnie jest to mnożone przez attack speed bonus. I tutaj jest drobna uwaga, że nie zawsze ten attack speed wpływa na jakieś umiejętności. Czasami jest to tylko i wyłącznie przyspieszenie naszej animacji. I tutaj warto zwrócić uwagę na niektóre umiejętności, ponieważ jak Chain Lightning, no tutaj nie macie nic związanego z attack speedem, tak najłatwiej na to spojrzeć. Z kolei na Charge Bolts już macie attack speed multiplier, więc tutaj będzie ten wpływ attack speedu, więc to też możecie sobie przejrzeć, czy wasze umiejętności, które macie do buildu, gdzieś tam z tym attack speedem się ładnie łączą. Wszystko znajduje się na stronie Lofry, GitHub i to jest taki builder. W innych builderach nie zauważyłem, żeby była gdzieś mowa. To jest taka jakby ukryty przelicznik, który niekoniecznie jest jasny. Jak sprawdzałem sobie tutaj na przykład w innym builderze, no i tutaj o attack speedzie nic nam nie jest mówione, więc tylko w tym możecie sobie to sprawdzić. Dalej mamy szans na kryta i crit damage. Przelicznik się bierze oczywiście, no jeżeli będzie szans na kryta, jak się walnie tym krytem, no to będzie nam się potem mnożyło przez ten damage, który jest obrażeniami krytycznymi. Następnie w zależności od tego, jaki jest nasz build, jakie mamy umiejętności, co my robimy tym buildem, czy podpalamy, czy slowujemy, czy walimy z dystansu, czy walimy lodem, czy jakimś typem obrażeń, w sensie jakimiś skillami, to wszystko zależy od tego, więc co robimy? Najlepiej jest stworzyć tak build, żeby wszystkie te rzeczy były jak najczęściej, cały czas najlepiej, czyli weźmy, nie wiem, podpalenie, weźmy sobie dystans, wychłodzenie, tak żeby można było non-stop korzystać z jak największej ilości tych obrażeń, one się ze sobą sumują i potem te wszystkie rzeczy się mnożą właśnie przez to i następnie mamy odsłonięcie, które jest osobną statystyką. Co do tego odsłonięcia, no to też w tych buildach dobrze jest pokombinować, żeby mieć to odsłonięcie jak najczęściej, najlepiej cały czas, ale chyba nie każda klasa będzie w stanie to robić cały czas. No i podbijać sobie w jakiś sposób te obrażenia w odsłoniętych przeciwników, ponieważ jest to osobny, bardzo, bardzo potężny mnożnik. Gdybym miał wytłumaczyć komuś tak totalnie łopatologicznie, to bym powiedział tak. Na początek to są skille i moce legendarne, potem ładuj dużo w główną statystykę dla postaci, następnie właduj w attack speed, jeżeli tego attack speedu potrzebujesz, następnie pakuj tego damage od kryta, od groma, jeżeli masz dużo szans na kryta. Z kolei tą kolejną sekcję popakuj porówno tego, czego używasz i w odsłonięcia bardzo dużo też właduj. Tak w skrócie bym to wytłumaczył i myślę, że dla każdego jest to w pełni zrozumiałe. Może się wydawać trochę skomplikowane, ale tak naprawdę faktycznie nie jest. Wcześniejsza wersja tego przelicznika była trudniejsza. I teraz tak, mówiłem o tych przedmiotach, które mają jakieś swoje cechy, swoje afiksy czy attack speed bonus. I tu jest kolejna bardzo ważna tabelka od użytkownika Aeronaut. Ona też jest w opisie tego materiału. Z tej tabelki możecie wyczytać, jakie afiksy będziecie mieli na jakich konkretnych przedmiotach. I na tej podstawie przed rozpoczęciem gry, przed rozpoczęciem robienia tego endgame'owego buildu, czyli dajmy na to, rozegracie sobie grę, wejdziecie na tier 3, zacznie się opór i myślicie, dobra, to teraz jest ten moment, ja muszę zacząć kminić. to bierzecie sobie taką tabelkę i planujecie sobie, gdzie co powkładać, jakie afiksy, żeby może jakiegoś miejsca nie stracić, bo pamiętajcie, że miejsc na afiksy, na przedmiotach jest ograniczona ilość i trzeba to dobrze rozkminić, żeby wycisnąć ostatnie soki z buildu. Ja tak osobiście uważam, że wyciskanie ostatnich soków z buildu niekoniecznie jest konieczne w grze Diablo 4, jeżeli chcemy sobie na luzaku pograć, pochillować sobie po robocie, ale może być tak, że jeżeli będziecie chcieli robić powiedzmy najwyższe Nightmare Dungeon na poziomie 150, no to może to wyciskanie ostatnich soków będzie potrzebne, ale do takiej samej rozgrywki, żeby zrobić content do setnego poziomu, to myślę, że każdy sobie raczej poradzi bez nawet takich informacji, jak są tutaj, ale jeżeli ktoś chce kombinować, to jest to na pewno bardzo fajna rzecz. I ostatnia informacja, na którą chcę zwrócić waszą uwagę, to Paragon Boardy. Ja wam tych Paragon Boardów tutaj nie będę teraz w pełni tłumaczył. Wiem, że kilku polskich twórców nagrywało jakieś konkretne poradniki o Paragon Boardach. Ja chcę zwrócić waszą uwagę na jedną magiczną rzecz. Jak już macie te moce legendarne, macie wymyślony build, macie powybierane afiksy na swoich przedmiotach, czyli co tam będziecie mieli, jak to będzie wszystko działało, to jako dopełnienie tego bierzecie glyfy. Nie bez powodu one są na sam koniec zostawione, czyli farmimy je, levelujemy poprzez Nightmare Dungeony i używamy w Paragon Boardach, ponieważ właśnie one mają dopełnić wszystko i wybieracie takie glyfy do tych Paragon Boardów, które wam się faktycznie przydadzą, które zbustują wam braki tych różnych tutaj elementów, które mogą wpłynąć bardzo, bardzo pożytecznie na obrażenia. Ok, mam nadzieję, że w dużym skrócie udało mi się to jakoś jasno przedstawić i że jest to dla was zrozumiałe. Pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy, że nie samym damage'em gra żyje i wasze odporności też są ważne. Wyposażcie się w jakąś umiejętność, która daje wam immune pełen, wyposażcie się w jakąś umiejętność, która da wam jakąś formę resetu, zablokowania wszystkiego, formę ucieczki, stakujcie jakoś redukcję obrażeń, czy to na klacie, czy może, tak jak w przypadku maga, że moby, które mają sobie podpalenie, biją mnie mniej, w przypadku rogala, moby, które mają na sobie poison, biją rogala mniej. Pamiętajcie o tym, to też jest bardzo ważny element, dzięki któremu będziecie mogli robić wyższe poziomy trudności, będzie wam się po prostu grało łatwiej i przyjemniej. 7,50 myślę, że wystarczy, ode mnie to by było na tyle. Bardzo wam dziękuję, jeżeli macie jakieś pytania co do tych zagadnień, to oczywiście piszcie w komentarzach, pamiętajcie, wszystkie linki są też w komentarzach, no i widzimy się w kolejnym materiale albo na streamach na Twitchu, które będą od samej premiery Diablo 4 przez wiele godzin każdego dnia. Padajcie, widzimy się, cześć, cześć!